Witajcie moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie z mojej drugiej, położonej w cień ławeczki. Ona jest idealna na takie upalne dni. Zobaczcie, jestem otoczona drzewami, wieje wiaterek, a więc mam wszystko, co potrzebne, aby rozpocząć ten nowy odcinek. Zaczynajmy! Dzisiaj będzie o grzechu, o spowiedzi świętej, o tym, jak bardzo potrzebujemy tego, by zanurzać się w miłosierdziu Bożym, które rozlewa się dla nas w sakramencie pokuty i pojednania. Nie wiem jak wy, ale ja, kiedy odchodzę od kratek konfesjonału, to jestem niezwykle szczęśliwa. Zawsze towarzyszy mi uśmiech, zawsze czuję jakąś taką lekkość. No miałabym ochotę tańczyć, śpiewać. Niesamowita radość wypełnia moje serce. Grzech został darowany. Zostałam obmyta w miłosierdziu Bożym. I teraz mi się wydaje, i w tym momencie wydaje mi się, że mogłabym umrzeć, że już nic nie jest w stanie mnie przerazić. To jest ten moment, taki moment jakby gotowości, wiecie? Gotowości na spotkanie z Panem. Raz zdarzyło mi się obserwować ludzi, którzy odchodzili od konfesjonału i muszę Wam powiedzieć, że wielu z nich właśnie tak reaguje, że odchodzi z jakąś taką lekkością, z uśmiechem na twarzy. Coś się wydarzyło w tej spowiedzi takiego, co sprawiło, że ludzie oddychają z ulgą, że jest im po prostu lepiej. I my niesamowicie potrzebujemy sakramentu pokuty i pojednania. Myślę, że czujecie to, że odczuwacie takie pragnienie. A jeśli nie, to być może gdzieś zaniedbaliście w waszym życiu tą praktykę. Dlaczego potrzebujemy sakramentu pokuty i pojednania? I to takiego regularnego. Potrzebujemy go ze względu na to, że jesteśmy grzeszni, że mamy skłonność do grzechu. A każdy grzech oddziela nas od Boga. My sami, wybierając grzech, sprawiamy, że jakąś zasłonę taką wstawiamy między nas a Boga. I myślę, że doświadczyliście tego, że życie w grzechu nie daje takiej radości, że trudniej jest koncentrować się na sprawach Bożych. Przestają nas pociągać dobra takie niezniszczalne, że trudniej nam jest poświęcać się dla innych, trudniej jest nam praktykować miłość. Ja tak mam. Być może wy to inaczej odczuwacie, być może się, nie wiem, nie skupiacie na tym, ale myślę, że każdy, gdyby tak głęboko się zastanowił, to dostrzeże różnicę w sytuacji, kiedy jesteśmy po spowiedzi świętej, kiedy jesteśmy zanurzeni w tym Bożym miłosierdziu i kiedy zostaliśmy obmyci z tych naszych grzechów, pomiędzy taką sytuacją, a pomiędzy sytuacją, kiedy gromadzą się w nas grzechy, kiedy popełniamy je ciągle, kiedy ten stan trwa długo, może nawet kilka, może nawet kilkanaście lat. Jest różnica. I w pierwsze dzisiejsze czytanie pokazuje moim zdaniem właśnie taką sytuację, gdzie człowiek uwikłany w grzech traci to, co dobre. Traci wolność, traci dobra, traci takie właściwe spojrzenie na siebie, traci to, co najcenniejsze. Opisuje to pierwsze czytanie sytuację pojmania króla Jojakina przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Ale na początku jest tak napisane, że ten Jojakin, ten król judzki, czynił to, co jest złe w oczach Pana, zupełnie jak jego ojciec. Grzech Jojakina sprowadził niewolę babilońską na niego. I stały się tam straszne rzeczy, bo ci wszyscy ludzie zostali po prostu pojmani. Cała Jerozolima została pojmana. Zabrał stamtąd również wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni pańskiej, tak jak Pan przepowiedział. Uprowadził na wygnanie całą Jerozolimę.
zobaczcie, co się stało. Moim zdaniem jest to obraz naszego wnętrza, które pogrążone jest w grzechu. I to, że nam się zdarzy uczynić grzech, to nie jest to nic dziwnego, bo jesteśmy po prostu grzeszni. To jest normalne, że człowiek może popełnić błąd, może popełnić grzech, ale niedobre jest pozostawanie w tym grzechu i to jest problem. Tak? Problemem jest właśnie to, że my uczyniwszy grzech, nie uciekamy się do Bożego miłosierdzia. I to nie chodzi tylko o grzech ciężki, bo to nie jest tak, że my mamy chodzić do spowiedzi świętej tylko wtedy, kiedy popełniliśmy grzech ciężki, ale chodzi o takie regularne zanurzanie się w tym sakramencie uzdrowienia. Pamiętajcie, to jest sakrament uzdrowienia, czyli on uzdrawia jakieś rany, które są we mnie, rany zadane przez grzech. I sprawia, że ja mogę z taką nową świeżością wchodzić w życie i mogę mieć siłę do tego, by właśnie w swoim życiu praktykować miłość. Bo o to przecież chodzi w naszym życiu chrześcijańskim. O to, żebyśmy praktykowali miłość. A grzech sprawia, że nam jest trudniej, coraz trudniej. Im więcej tego mamy na naszych barkach, im więcej w sercu jest tego grzechu, tym trudniej jest praktykować miłość. Ja mam tak, że moim taką górną granicą, można powiedzieć, kiedy już muszę przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, to jest 2 miesiące, ale to jest maks. Staram się przystępować co miesiąc, ale czasami z jakichś tam powodów, chociaż teraz już tego praktycznie nie robię nigdy, no zdarzyło się na przykład co 2 miesiące przystąpić, ale ja czuję już po takich właśnie, takim okolice miesiąca zbliża się coś takiego, że ja widzę, jak mi trudno jest się właśnie skupić na dawaniu miłości, jak mi łatwiej jest wybierać siebie, jak łatwiej jest mi karmić mój egoizm. Ja tak mam. I ja po prostu widzę to, dostrzegam ten moment takiego tąpnięcia i ja wiem, ho, musisz już, Ania, iść do spowiedzi, tak? To już jest ten moment, kiedy potrzebujesz tego dowozu energii. I może to, niektórych ludzi słyszałam, nawet takiego pana kiedyś, który mówił, że on co 2 tygodnie się spowiada, bo on naprawdę, dla niego to jest ten taki, wiecie, taki moment, kiedy on już nie daje siły. Także każdy z nas musi sobie wybrać chyba taki przedział czasowy, w którym powinien właśnie przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, żeby nie dać się złapać w tą pułapkę niewoli grzechu, żeby nie pozwolić, żeby ten grzech osłabiał nas, żeby niszczył właśnie to piękno, które jest w nas, to dobro, tak jak te, tutaj powiedziane było, te złote przedmioty, te skarby, które mamy, ten grzech po prostu to wszystko przyćmiewa i sprawia, że nam się nawet, że nas to przestaje zachwycać, że my nie mamy pociągu ku temu. Także żeby mieć pociąg do Boga, do rzeczy takich, które On proponuje, to trzeba się też o to starać. I na pewno jest to codzienna modlitwa. To jest taki moment, kiedy my nastrajamy się na Boga. Ale to jest także właśnie ta spowiedź, o której dzisiaj mówię. Komunia Święta oczywiście, która jest takim pokarmem, no, żeby też iść, żeby mieć siłę iść, żeby i też pokarmem, który daje oczywiście nie tylko siłę, ale który też uzdrawia. Także no, praktykujmy to, kochani, bo dzisiaj mamy też takie mocne słowa przed Ewangelią. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Miłość do Boga oznacza praktykowanie Jego nauki. To, że my zachowujemy Jego naukę, a Jego nauka to jest po prostu miłość. To jest wybieranie miłości. I nie jest łatwo się poświęcać dla innych. No mi nie jest łatwo, może komuś z was jest łatwo, ale to jest trud jakiejś takiej rezygnacji z siebie. Jest ten moment takiego właśnie zastanowienia się, czy ja jestem gotowa, czy ja chcę. I nawet może
czasem trzeba się trochę tak przymusić, nie? Że ja w tym momencie chcę wybrać miłość. Nie, żeby robić ją, wiecie, wbrew sobie, tylko właśnie ja wiem, że ja jestem powołana do miłości i ja chcę tą miłość dzisiaj wybrać. Dlatego postanawiam, że zrobię to i to. Staję przed wyborem, zawsze mam wybór, wybrać siebie albo wybrać miłość. Miłość też oznacza oczywiście troskę o siebie, tylko że tutaj trzeba taki zachować balans, nie? Że nie tylko ja i ja, ale też inni, którzy są wokół. Każdego, kto tych słów moich słucha, można porównać do człowieka roztropnego, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Wypełnianie tych słów, właśnie praktykowanie miłości w życiu sprawia, że my swój dom, że to nasze życie stawiamy na skalę. I kiedy przyjdą jakieś zawirowania, a przyjdą, bo one zawsze przychodzą w życiu, to życie nasze nie rozsypie się, nie runie, bo ono jest utwierdzone na Chrystusie. I my, praktykując miłość, doskonaląc się w tej miłości, nawet w obliczu jakichś trudności, nawet w obliczu jakiegoś zła, którego doświadczymy być może od innych ludzi, nie będziemy się odpłacać tym samym, będziemy potrafili zachować tą wewnętrzną wolność i wybrać miłość, także w takiej sytuacji. Więc sakrament pokuty i pojednania, on sprawia, że my żyjemy w takiej wolności wewnętrznej i właśnie potrafimy wybierać miłość, pomimo tego, że ona czasem może być dla nas trudna. A wybierając miłość, budujemy ten swój dom na skalę, na Chrystusie. I nic nie będzie w stanie nam tego domu zburzyć, zniszczyć. Nic. Jeśli zbudujemy go na piasku, no wiemy, jak to się kończy, prawda? Bawimy się często z dziećmi w piasku, prawda? Widzimy, co robi woda z piaskiem. Jak przyjdzie fala i jak łatwo rozmywa zamek zbudowany na piasku, prawda? I z piasku. Moi drodzy, myślę, że to by było chyba na tyle. Zachęcam was do tego, żebyście się rozmiłowali w sakramencie pokuty i pojednania, żebyście go traktowali nie jako jakiś przykry obowiązek, ale jako taką szansę na to, że Pan Jezus będzie was umacniał, uzdrawiał, że dostaniecie taką energię, taką siłę do tego, żeby praktykować miłość. Trzymajmy się modlitwy, trzymajmy się sakramentów świętych, nie rezygnujmy z tego, co nas ukierunkowuje na Boga, co sprawia, że nasza uwaga jest na Niego skierowana, że On jest w centrum naszego życia. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i życzę wam pięknego, błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem. Pa!